Twojczaki, dzisiaj zrobimy taką dwustronną ośmioniczkę, którą prawdopodobnie widzieliście na Pinterestie albo w sklepach. Jeżeli chodzi o materiały, potrzebujemy dwóch podstawowych kolorów, ponieważ ośmioniczka będzie dwustronna. Ja wybrałam fiolet i taki turkus. W podpisie znajdziecie, co to za dokładnie włóczka i jaki ma skład. Do tego oczywiście szydełko, ja wybrałam 2 mm. Robimy maskotkę, więc zalecam wybrać o pół rozmiaru lub rozmiar mniejsze szydełko niż robimy zazwyczaj. Przyda nam się też wypełnienie. Ja robię dla siebie, dlatego wykorzystuję, jak widzicie, takie wypełnienie z poduszki. Jeżeli robicie na prezent lub na sprzedaż, to zalecam takie specjalistyczne wypełnienie do maskotek. Przy szydełkowaniu przyda się też znacznik i oczywiście igła. Będziemy potrzebować trochę też czarnej i białej włóczki, żeby zrobić buzię. Zaczynamy szydełkowanie od głównej części, czyli od górnej części naszej ośmioniczki. Jeżeli już robiliście ze mną inne maskotki, to sobie z tym też poradzicie, jeżeli nie, w podpisie i tutaj na górze znajdziecie odnośniki do całego filmu, w którym uczę podstaw maskotek i do wszystkich potrzebnych playlist. Zaczynamy od Magikinga, w którym będziemy robić 6 półsłupków. I tak jak w maskotkach zazwyczaj ze mną robicie, nie łączymy pierwszego z ostatnim, po prostu będziemy dźgać dalej. Teraz w każdym półsłupku z poprzedniego okrążenia robimy 2, czyli będziemy mieli łącznie 12. I teraz już rozszerzamy normalnie, ja będę sobie pomagać znacznikiem, żeby się nie zgubić. W kolejnym okrążeniu pierwszy półsłupek robimy normalnie. I ja go sobie zaznaczę. W następnym robimy 2. I powtarzamy to dookoła. I teraz w tym okrążeniu mamy 18 półsłupków i będziemy rozszerzać, tak jak w innych maskotkach Amigurumi. Czyli w następnym okrążeniu 2 półsłupki robimy normalnie. A w trzecim robimy 2. Powtarzamy dookoła i będziemy tak robić, aż dojdziemy do okrążenia, w którym będziemy robić 8 półsłupków normalnie, a w 9 2. Wiem, że to jest taki szybki przeskok, dlatego pojawi Wam się wzór,
I oczywiście w razie czego też wszystko będzie na blogu, więc zapraszam do podpisu, ja po prostu nie chcę sztucznie przedłużać tego filmu. A jednak jeżeli potrzebujecie przypomnienia, to w podpisie też znajdziecie link do filmiku na szydełkowanie podstawy, gdzie właśnie mówię o półsłupkach i sposobach rozszerzania. Więc gdzieś tutaj pojawi Wam się wzór, ewentualnie już jest widoczny, jeżeli potrzebujecie go w innym zapisie, to jest na blogu. A my sobie tak dźwigamy właśnie w ten sposób rozszerzając, aż przejdziemy do momentu, w którym w okrążeniu łącznie będziemy mieć 60 półsłupków. Okrążeń, jakbyście tego nie nazwali. To będzie miejsce, które nada nam kształt naszej ośmieniczce całej i też będziemy właśnie w tych 5 rzędach wyszywać naszą buzię, a raczej nasze 2 buzie. Czyli po prostu robimy 5 rzędów normalnie. I po 5 rzędach samych półsłupków już zaczyna nam się robić taka czapeczka. Jeżeli chcecie, żeby Wasza ośmiorniczka była bardziej wypukła niż moja, no to oczywiście możecie jeszcze tak z 2 rzędy zrobić. Ale teraz będziemy już zmniejszać i musimy zejść z 60 półsłupków do 54. Robimy to w ten sposób, że pierwszych 8 półsłupków będziemy robić normalnie. Ja sobie ten pierwszy już zaznaczę. Czyli to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I następne 2 przerabiamy razem. Czy zrobicie to w ten sposób, że zrobicie pół, pół i dokończycie? Czy tak jak ja lubię robić, aby uniknąć dziur? Czyli jak mamy 2 oczka tutaj, to łapię za pierwsze i nabieram je na szydełko i znowu od przodu za drugie i to traktuję jako pół półsłupka i dopiero wtedy wykańczam. To już zależy od Was. I to jest nasz 9. I potem powtarzamy to dookoła. Czyli 8 normalnie, a 9 i 10 razem. I po skończonym rzędzie będziemy zmniejszać jeszcze raz z 54 do 48 i robimy analogicznie. W tym wypadku pierwszych 7 półsłupków robimy normalnie, a 8 i 9 przerabiamy jako 1. I tak dookoła. I kiedy już zmniejszyliśmy, w tym okrążeniu mamy 48 półsłupków. W tym momencie zakończymy naszą pierwszą część ośmiorniczki i utniemy sobie dłuższy kawałek naszej włóczki, który będzie nam potrzebny do przyszycia 2 połówek ze sobą. I teraz ja chcę mieć tutaj taki w miarę równy brzeg, czyli wyciągam przy pomocy szydełka moją włóczkę. I nawlekam jej koniec na igłę.
Jeżeli oglądaliście moje inne filmy, no to już wiecie, co ja tutaj zrobię. Ominę pierwszy półsłupek i od przodu wbiję się w drugi. Mocno zaciągnę nitkę i od góry w tym ostatnim półsłupku, z którego moja nitka wchodzi, przeszywam się w dół. Od razu widzicie, że szyję jeszcze rząd niżej. W ten sposób tak jakby nadbudowałam półsłupek. I teraz zabezpieczę sobie jednym takim szybkim węzełkiem moją włóczkę. Po prostu wbijam się gdzieś obok, ponieważ potrzebuję zrobić sobie pętelkę. I przez nią przebić się nitką, czy tam igłą. Ponieważ już normalnie przechodzę igłą na zewnątrz. To było mi potrzebne tylko po to, żeby nic mi się tu nie zjechało podczas szycia. I tak wygląda pół ośmienniczki. W drugim kolorze robimy dokładnie to samo. Teraz przejdziemy do wyszycia buzi, a potem pokażę Wam, jak zrobić tutaj jej nóżki. Moja ośmienniczka z jednej strony będzie wesoła, a z drugiej będzie smutna. Oczka zrobiłam z włóczki, tutaj to, co trzymam w rękach, to po prostu 10 półsłupków z narzutem, które zrobiłam w Magic Ringu, a tutaj ta biała część, jak widzicie, to tylko tak na szybko przeszyta włóczka, tam i z powrotem, nic wymyślnego. Jeżeli chcecie, to możecie oczywiście zrobić coś takiego samego, ewentualnie użyć guzików lub gotowych oczek dla maskotek. Ja po prostu w wybranym miejscu przyszyję dwa oczka obok siebie. Białą częścią do góry. A z racji tego, że to będzie amigurumi, to tutaj nie wykorzystuję żadnych specjalnych ściegów. To wszystko będzie wypchane, czyli moje szycie będzie niewidoczne. Czyli po prostu wbijam się od spodu i wychodzę obok w górze. Najprostszy z możliwych ściegów, nic naprawdę wymyślnego. Na razie taki dłuższy kawałek zostawię, nie będę jeszcze wiązać żadnych superków, ponieważ obok przyszywam drugie oczko i przy drugim oczku pilnuję, żeby tutaj ta biała część też była tak w górze. Wybiorę inne oczko, które zrobiłam wcześniej. To jak daleko czy blisko, to już zależy od Was. Nie będę Wam oczywiście niczego narzucać. I kiedy moje oczka są przyszyte, tutaj będę robić buzię. I ja idę dosyć prosto. Moja niebieska będzie uśmiechnięta, a fioletowa będzie smutna. I takie podstawowe, niewymyślne buzie robimy w ten sposób, że wychodzimy tak, żeby być na górze. Omijam dwa półsłupki i wbijam się w tym samym rzędzie na dół. Ale nie przyciągam tej nitki do końca. Zostawiam taki luźny węzełek, ponieważ w wypadku uśmiechu przechodzę rząd niżej, idealnie pomiędzy tymi dwoma ominiętymi półsłupkami. W ten sposób, żeby pętelkę złapać na właśnie niteczkę. I tu jest taki podstawowy uśmiech. W wypadku smuteczku będziemy wbijać się igłą na górze, ale tak samo łapać pętelkę. I potem w tym samym miejscu, w którym
zaczynałam, schodzę igłą w dół. I tak wygląda uśmiech. I dopiero teraz na mojej drugiej stronie tymi dwoma końcówkami robię dwa mocne węzełki. Nadmiar sobie utnę. W przypadku fioletowej buźki zrobię dokładnie to samo, ale żeby było smutne, już tego nie będę Wam pokazywać, mechanizm jest dokładnie taki sam. I tak wyglądają moje dwie połówki, szczęśliwa i smutna. Na razie je odłożymy na bok, jeszcze nie zszywamy wszystkiego, ponieważ musimy zrobić nóżki. Nóżki robimy bardzo prosto. Muszą być oczywiście dwukolorowe, więc ja zacznę od turkusowej włóczki i również robimy Magic Ring i w nim 6 półsłupków. Teraz w każdym półsłupku z tego okrążenia robimy po 2 półsłupki, tak aby na końcu mieć ich 12. I teraz rozszerzamy do 18, czyli pierwszy półsłupek normalnie, w następnym 2 i powtarzamy to łącznie 6 razy, czyli jeszcze tak dookoła, tak aby na końcu mieć ich 18. I teraz w następnym okrążeniu robimy po 1 półsłupku w każdym, czyli po prostu 18 półsłupków.
Teraz musimy uciąć kawalątek naszej włóczki. I tak jak robiliśmy z główną częścią, będziemy teraz chować wszystko. Różnica jest taka, że nie zostawiamy w wypadku niebieskiej dłuższego kawałka do szycia, ponieważ ten dłuższy kawałek zostawiliśmy sobie właśnie na tej głównej części. Czyli tutaj sobie chowam w ten sam sposób, nie będę go drugi raz tłumaczyć. I przeszywam się tutaj aż do samego środka, gdzie jest ten koniec, od którego zaczynaliśmy. I tutaj robię węzełki, najlepiej dwa. Nie ucinam nadmiaru, ten nadmiar będzie schowany za wypełnieniem. Oczywiście, jeżeli Wy tak nie lubicie, możecie sobie ten nadmiar uciąć. I tak wygląda pół macki. Teraz przy użyciu fioletowej włóczki robimy dokładnie to samo, z tym, że już zostawiamy dłuższy kawałek. I teraz przy tym dłuższym kawałku tak samo chowamy naszą nitkę. Tylko już wychodzimy na górze. Ponieważ będziemy zszywać ze sobą te dwie części w ten sposób, czyli prawymi stronami na zewnątrz, aby finalnie zostawić coś takiego. Taką przerwę na 3, może 4 półsłupki. To już od Was zależy, jak chcecie to zszyć, ale ja już Wam pokazuję, jak ja to zrobiłam. Jak widzicie, to jest przód. Jeżeli odwrócimy to na tył, czyli to, co będziemy chować, to tutaj za każdym półsłupkiem jest takie trzecie oczko. I właśnie w to oczko będziemy się wszywać. Czyli jak ja jestem tutaj, fioletowej części, to od góry łapię to oczko dla mnie najbardziej po prawej, jeżeli chcecie, możecie oczywiście iść w lewą stronę i przeciągam sobie do końca i teraz tu już można w dowolnym miejscu, byle w środku, tak samo łapię pierwsze oczko z turkusu, też wszywając się w dół. I ściągam. I wracam do fioletu. Następne oczko dla mnie po prawej. Ściągam. I tutaj też następne. Też od góry. I szyję w ten sposób dookoła, aż mi zostaną takie 3, może 4 dnie przeszyte. Aż będziemy mieć coś takiego. I teraz oprócz tej części, którą szyliśmy, to te wszystkie niteczki ja sobie wpycham do środka. I z racji tego, że ja chcę, aby moje macki były takie bardziej pulchne, to daję jeszcze troszkę wypełnienia, ale tak dosłownie minimalnie. I tak wygląda gotowa macka. Ja będę robić takich łącznie 8. Moich 8 macek jest już gotowych i teraz zacznę od przyszywania ich najpierw do niebieskiej części. I będę wykorzystywać ten długi niebieski kawałek, który zostawiliśmy przy szyciu.
Tutaj te wszystkie fioletowe końcóweczki będą mi potrzebne do ewentualnych poprawek i korygowania tego, co mi krzywo wyjdzie, bo oczywiście może. Jeżeli chcecie, to ułóżcie sobie właśnie tych 8 macek w ten sposób jak ja. Przyłóżcie tutaj Waszą górę i pineskami sobie pozaznaczajcie, ewentualnie pineskami, szpilkami, sobie pozaznaczajcie, gdzie to ma być. Ja nie za bardzo lubię tak szyć, kiedy robię tutorial, ponieważ strasznie ciężko jest to pokazać, więc ja będę robić trochę na oko. No ale z racji tego, że tutaj zostawiłam 3, w sensie będę szyć tak, żeby zostawić 3 półsłupki, to prosta matematyka jest taka. Dla mnie oczywiście. Pamiętajcie, żeby szyć w ten sposób, żeby niebieskie macki pasowały tutaj do tego, czyli nie tak jak ja na początku złapałam, tylko na odwrót. I teraz przyszywam ten sam kolor do tego samego koloru, więc tu już nie muszę się bawić w jakieś udziwnienia. Robię w ten sposób, że łapię pierwszy półsłupek na macce od środka na zewnątrz i przyszywam go do pierwszego półsłupka na maskotce. Powtarzam to 3 razy. Jeżeli okazało się, że w tej macce na przykład zostawiłam 4 półsłupki, a nie 3, to nic takiego. Potem można to zszyć właśnie tymi tutaj końcówkami. I to jest mój trzeci. Pierwsza macka jest przyszyta. Tutaj mocniej sobie wszystko pozaciągam. I teraz kolejne 3 półsłupki będę omijać. Tutaj na mojej maskotce. I robię to w ten sposób, jak widzicie. To był pierwszy. Drugi. I trzeci. I teraz wychodzę w tym czwartym. I łapię za kolejną mackę. I tutaj znowu przyszywam 3 do 3. I będę tak powtarzać dookoła. W razie czego wszystko można jeszcze spiąć i poprawić. Jeżeli u Was wyszło trochę inaczej, pamiętajcie, to szydełkowanie, a nie matematyka. Ważne, żeby wyglądało dla Was ładnie. I moje nóżki są już przyszyte, w połowie oczywiście. I teraz pokażę Wam, że tą końcówkę, tutaj tą niebieską, którą szyłam, będę po prostu wszywać się nią aż tam na sam dół, żeby związać ze sobą te dwa końce niebieskie, żeby mi nie przeszkadzały. Wy, jeżeli chcecie, możecie schować to w swój wybrany sposób. I teraz będziemy ze sobą już łączyć wszystkie pozostałe części. Wyciągnę wszystkie fioletowe nitki na zewnątrz. Tutaj te błękitne, czy tam turkusowe, nie wiem jak to będzie wyglądać przy montażu dla Was, wrzucam do środka. I dam tutaj troszkę wypełnienia, też niewiele. Ponieważ będziemy zaraz wkładać fioletową część maskotki i ona sama w sobie już będzie naszym wypełnieniem, czy jak będziemy wywijać na drugą stronę, turkusowa będzie wypełnieniem. Takie naprawdę niewiele, niewiele tego wypełnienia. I teraz jak będziemy przyszywać naszą fioletową część? Nie róbcie w ten sposób, że jak za nią złapaliście, to schowacie buzię do środka, bo jak ją przyszyjemy i będziecie wywijać maskotkę, to buzia będzie niewidoczna. Musimy w tym momencie naszą maskotkę wywinąć w ten sposób.
czyli teraz buzia jest w środku, ale w fiolecie, ponieważ teraz musimy to wywinięcie schować tutaj w tym turkusie. Nie musi być to całkowite schowanie. Ja schowam na tyle, żeby tutaj wystające, niepotrzebne w tym wypadku czarne nitki mi nie przeszkadzały. Tu się jeszcze jakaś jedna fioletowa zaplątała. I teraz będziemy szyć w ten sposób, że tam, gdzie nasz fiolet z maskotki spotka się z odnożem fioletowym, też przyszyję 3 półsłupki do 3. A tutaj pomiędzy będę szyć turkus do fioletu i będę szyć tak samo, jak pokazywałam Wam tutaj. I przy okazji, w tym momencie, jeżeli macie dłuższy kawałek, to możecie wszystkie tutaj w odnóżach końcóweczki czy boczki sobie zszyć razem. Jeżeli nie, to potem będziemy zszywać przy pomocy tych nitek. Czyli muszę znaleźć tą końcówkę, która odpowiada za główną część mojej maskotki. U mnie jest okropnie długa, ja sobie ją trochę skrócę, bo się będę męczyć. Tak, to jest ta. I tutaj na spokojnie, jeżeli już jesteście zmęczeni albo macie mało czasu, to teraz nie szyjcie. Zostawcie sobie na to jakiś taki moment, kiedy będziecie bardziej wypoczęci. Ja muszę przejść na drugą stronę, ponieważ nitkę mam od środka, a muszę mieć ją od zewnątrz. I zaczynam przyszywać tak samo, czyli szukam tego trzeciego oczka, które jest schowane w środku. I ja sobie wybrałam, że szyję od góry. I tylko pilnujcie, żeby nitka nie zabijała Wam się wokół tutaj odnóż, tak jak mi przed chwilą. Dlatego musimy być bardziej uważni w tym momencie. I teraz jestem przy mojej nóżce i też sobie szyję, tak jak już Wy wybraliście, czy od środka, czy od góry, 3 półsłupki do 3 półsłupków ze środka. I tutaj widzicie, mam taką dziurę, na razie ją zostawię tą nitką, będę zszywać ją potem, ponieważ chcę sobie na początek zszyć wszystko ze sobą. I teraz znowu wracam do turkusowej części, którą będę przyszywać do środkowej fioletowej. I tak naokoło, jeżeli moje szycie jest dla Was za trudne, oczywiście szyjcie tak, jak Wam jest najwygodniej. Pochowałam już nitki z innych nóżek, żeby nie było tutaj za dużo zamieszania i zostawiłam w jednym, żeby pokazać Wam, jak będę zszywać tą dziurę. Tutaj dziura jest niewielka, dosłownie na może 2 szycia i byłoby mi już trochę ciężko łapać za te środkowe oczka, dlatego przy takim jednym lub dwóch szyciach możemy szyć w ten sposób, że się wbijamy nitką czy tam igłą na zewnątrz, mocno pociągamy i wracamy dosłownie obok, najbliżej jak się da, tutaj jak jesteśmy w innym kolorze. Wtedy to nasze oczko z innego koloru, ta niteczka, jeżeli ją mocno zaciągniemy, to będzie mało widoczna. Ale to jest takie już naprawdę w ekstremalnych wypadkach, bo jeżeli będziemy robić to często, to jednak będą widoczne te ujęcia. I jak widzicie, ja przechodzę tutaj igłą troszkę obok, żeby tą nitkę jeszcze bardziej naprężyć.
i widzę, że z tej drugiej strony nie potrzebuję szycia, więc tak jak w wypadku innego chowania nitek, robię sobie obok taką pętleczkę, przez którą przechodzę igłą, to jest taki szybki supełek i jeszcze tak kawałek dalej tą nitką przejdę, żeby supełek wciągnąć między półsłupki. I teraz mogę odciąć nadmiar włóczki. I tak już wygląda schowane. I teraz test. Na początku spójrzcie od góry, czy gdzieś fiolet za mocno nie prześwituje. Tutaj dla mnie minimalnie, ale mi to nie przeszkadza. Uśmiechnięta buzia jest i testujemy, czy się wywinie. Jej, wywinęła się. I tu już jest smutna buzia. I tutaj tego niebieskiego widać troszkę więcej, ale to nic. Działa! Jej! Widzę, że buzię trochę krzywo wszyłam, bo tu jest uśmiechnięta, a tu jest smutna, ale to nic, bo jak się wywinie, to i tak tego nie widać. Ale super. Jeżeli chcecie zrobić większą ośmiorniczkę, to polecam po prostu złapać za grubszą włóczkę, bo oczywiście można to dowolnie rozszerzać o kolejne rzędy, ale wydaje mi się, że taka właśnie wielkości dłoni ośmiorniczka wygląda super. Zaraz pokażę Wam zbliżenia tutaj ośmiorniczki. Więc jak widzicie, maskotka już jest gotowa. Oczywiście zamiast ośmiorniczki można robić tutaj masę innych rzeczy. I też oczywiście mamy więcej emocji niż dwie, więc też śmiało wyszywajcie coś innego. Jeżeli filmik Wam się podobał i chcecie więcej takich wirialowych, popularnych maskotek na tym kanale, to napiszcie mi w komentarzu, co chcecie, żeby było jakie następne, bo właśnie ten filmik jest właśnie z komentarza. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, dawajcie filmikowi łapki w górę. My widzimy się następnym razem. Jeżeli zrobiliście taką właśnie ośmiorniczkę na podstawie tego tutorialu, to pamiętajcie, że mamy hashtagi hashtag kurkoko i hashtag kurskurkoko. Ja w ten sposób znajduję Was m.in. na Instagramie, bo Instagram też prowadzę. Trochę uzależniające. Bardzo ładnie wyszła. Jak widzieliście, wzór jest bardzo prosty, bo bazuje na podstawach amigurumi, więc łatwo go zrobić. Pa!